Idea budowy nowej siedziby dla władz samorządowych województwa istniała już od początku powołania do życia samorządu województwa podkarpackiego. Co ciekawe, pierwotnie było brane pod uwagę ulokowanie Urzędu Marszałkowskiego właśnie w tym miejscu, w którym dziś stoimy. Samorząd miasta Rzeszowa zgodził się wówczas na bezprzetargową sprzedaż budynku przy ulicy Towarnickiego 4, w którym mieścił się wcześniej internat Zespołu Szkół Budowlanych. Pragnę za to podziękować Radzie Miasta Rzeszowa oraz panu prezydentowi Tadeuszowi Ferencowi. W maju 2009 roku budynek został dopuszczony do użytkowania. Za sprzęt? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pat wizet filii et spiritu sancti. Descendat super hoc. Admane ad semper. Amen. Syna Twojego, aby nas zbawił, aby być podobosławiony i poświęcony ten krzyż mocą Twoją i modlitwą Kościoła. Zbawicielu nasz, przez mękę śmierć Twoją krzyż stał się dla nas znakiem zbawienia. To proszę, ja będę prowadził. Dobrze? Bardzo proszę. Pozwalały ze mnie grupa.